Dobry wieczór, szczęść Boże. Dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w ten środowy, przepraszam, nie środowy, czwartkowy, wybaczcie mi, ten czwartkowy wieczór, kiedy spotykamy się na wspólnej modlitwie. Kochani, dzisiaj czwartek, więc oczywiście dzień ze świętymi. Będzie dzisiaj naprawdę niezwykła święta. Chyba taka święta, jakiej jeszcze nie było. No, niewiele tych spotkań na razie było, ale naprawdę ta święta to jest coś niezwykłego. Przyznam, że nie znałem w ogóle tej historii, znowu po raz kolejny, więc ja nie ukrywam, że ja się w ogóle bardzo cieszę, że w te poniedziałki i czwartki spotykamy się z tymi świętymi, bo ja sam się dowiaduję tylu ciekawych rzeczy, że to w ogóle głowa mała. A dzisiaj będzie naprawdę evenement. Dlaczego to Wam zaraz powiem? Kani dzisiaj święta Filomena. Proszę posłuchajcie najpierw krótkiej jej historii, a potem powiem Wam, dlaczego to jest takie niezwykłe. Otóż święta Filomena, Filo, Filomena przepraszam, przez ponad 150 lat należała do jednych z najbardziej czczonych świętych w Kościele katolickim. To się już skończyło. Dlaczego? To zaraz się okaże. Jej kult został zapoczątkowany w oparciu o znalezisko. Otóż w czasie wykopalisk prowadzonych w katakumbach Pryscylli w Rzymie, a konkretnie 25 maja 1802 roku, odnaleziono grób z ceramiczną tabliczką. Na której znajdowały się symbole strzały, palmy, lilii, bicza oraz napis tecum Filomena. to wniosek, że w miejscu tym musiała zostać pochowana męczennica nosząca imię Filomena, dlatego że mamy tam właśnie tą palmę zwycięstwa, mamy bicz i tak dalej, no i pokój z tobą, czyli jakaś pełna pokoju kobieta o imieniu Filomena tam umarła. Proboszcz parafii w Mugnano w diesezji Nola w kampanii przeniósł 10 sierpnia te odnalezione szczątki do Mugnano, miasta położonego na wzgórzu niedaleko Neapolu, i tam zaczęły się dziać niezwykłe cuda. Od tego dnia zaczął się rozwijać silny kult Filomeny, który wkrótce się rozprzestrzenił po całym świecie i został powiązany z legendą o rzymskiej męczennicy. Jaka to była w ogóle legenda? Otóż legenda mówi, że ojciec Filomeny był greckim królem, który nawrócił się na chrześcijaństwo, i w III wieku, kiedy wybuchły prześladowania za Dioklecjana, król ze swoją córką udali się do Rzymu, żeby petraktować z cesarzem. Władca był tak oczarowany pięknością dziewczyny, że chciał pojąć ją za żonę. Filomena wyjaśniła mu jednak, że jest już poślubiona Chrystusowi, więc sorry, ale się nie da. Rozzłoszczony odmową Dioklecjan, rozkazał uwięzić tą młodą chrześcijankę, torturować ją, a na koniec z kotwicą przywiązaną do szyi wrzucić do Tybru, gdzie strzelano do niej z łuku. Ponieważ Filomena przeżyła, a co więcej nie odniosła żadnych ran, cesarz zarządził jej ścięcie, które miało się dokonać około 303 roku. Yy, kanonizowana została przez papieża Grzegorza XVI. Potem wielu świętych było, że tak powiem, wielkimi orędownikami tejże, tejże świętej, m.in. święty Jan Maria Wianej. Dlatego, że jedna z przyjaciółek Marii Wianeja została uzdrowiona jakby dzięki właśnie modlitwie w stawiednictwu świętej Filomeny. I tak było aż do roku 1961, kiedy Kościół Katolicki zniósł. Święto Filomeny zniósł jej wspomnienie, i od dzisiaj i od tego momentu nie ma już jej w kalendarzu katolickim. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że prawdopodobnie nie istniała. W takim sensie oczywiście jakaś Filomena została znaleziona tamtej kata, kata, katakumbach. Bardzo możliwe, że w ogóle była jakąś pobożną i możliwe, że nawet i świętą niewiastą, ale to powiązanie jej z tamtą legendą jest jakby zbyt kruche. To nie jest po prostu jakby ta święta, i de facto nie wiadomo kto to jest. Więc de facto nie obchodzimy jej w kościele żadnego wspomnienia, mimo że przez 150 lat ona naprawdę była na całym świecie niezwykle popularna. I to jest w ogóle uważam super, że taka święta, która przestała być świętą, w sensie jest świętą, ale taką, że no właśnie już nie jest. Kani w ogóle takich historii w chrześcijaństwie mamy trochę. Nie wiem, czy wiecie, Święty Krzysztof może kiedyś będziemy o nim mówić. Święty Krzysztof to też jest taka zlepka tak naprawdę trzech postaci, których się biografie, że tak powiem, skleiły w jednego człowieka. Trudno tam rozpoznać, co jest tak naprawdę z jego historii. Tutaj mamy do czynienia po prostu z jakąś taką świętą, no anonimową która została pochowana, a potem jej przypisano różne, różne cechy, niekoniecznie właśnie jej dotyczące, i dlatego Kościół potem to wspomnienie zniósł, żeby po prostu jakby nie, no jakby nie kontynuować jakiejś nieprawdy, którą nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Ale kani to jest w ogóle piękne, bo to do, dotyczy takiej świętości, po pierwsze, takiej nieogłoszonej, widz, zauważcie, czyli takiej świętości, gdzie my bardzo byśmy chcieli, żeby to było ogłoszone, ale nie zostało, czyli nie zostało, już tak powiem, przyklepane jakąś pieczątką. A co drugiej, to jest w ogóle najpiękniejsze. Nawet jeżeli ona nie była świętą, albo jeżeli ona jest jakąś inną świętą, w sensie pomylono to różne biografie, to nie o nią chodzi i tak dalej. Zauważcie, działy się wielkie cuda za jej wstawiennictwem. I oni tak jest często. Pan Bóg wykorzystuje nawet czasem nasze głupie pomysły, po to, żeby no właśnie, dawać nam. Łaskę. Zobaczcie, mamy na przykład takie te różne w kościele święte źródełka, i tak dalej. Kochani, nie oszukujmy się. Bardzo wiele z tych źródełek, to nie są żadne miejsca objawień, to nie są żadne święte miejsca, tylko czasem ktoś to wymyślił po to, żeby z jakiegoś miejsca zrobić sanktuarium, można w dobrej wierze. Uwaga, czy to oznacza, że Pan Bóg tam łaski nie będzie dawał? Pewnie, że będzie. Czy to oznacza, że mamy w te wszystkie miejsca wierzyć? Pewnie, że nie. Ale co to nam mówi? Że oni tak naprawdę łaska. Jest ugruntowana na naszej wierze. Nie na tym, czy no właśnie, jakieś miejsce jest święte, czy nieświęte, jakaś święta jest święta, czy nieświęta. Tylko jeżeli tylko ty będziesz wierzyć, to Pan Bóg będzie czynił cuda i będzie je czynił nawet na podstawie jakichś głupot, które sobie czasem do głowy powkładamy. Koniec jest bardzo ważne, bo to jest takie miejsce, w którym trzeba zadać sobie pytanie o naszą wiarę. Początek nas sobie może mówić, Jakbym był w jakimś miejscu, bym pojechał na jakąś pielgrzymkę, albo by się ktoś za mnie pomodlił, albo bym coś takiego super ekstra zrobił, to może bym doznał łaski. Nie, tu chodzi tylko i wyłącznie o twoją wiarę. Możesz dzisiaj, tu gdzie jesteś, tam gdzie, nie wiem, siedzisz, leżysz wieczorem, możesz doznać cudu Pana Boga, jeżeli tylko w to uwierzysz. Jeżeli tylko dasz Mu taki dostęp do swojego serca, żeby On mógł w nim działać. Teraz w chwili ciszy, w tym jak zawsze rachunku sumienia. Takie proste krótkie pytanie. Jak to jest z twoją wiarą? Czy ty wierzysz, że Pan Bóg może robić cuda? Jeśli powiesz sobie, że nie bardzo mało mam tej wiary, to módl się teraz przez chwilę tą właśnie modlitwą: Panie, to przymnóż nam wiary. Bo to jest jedna z najważniejszych modlitw. Zadajmy sobie teraz pytanie o naszą wiarę w działanie Pana Boga. Przeprośmy go za to i prośmy o większą wiarę. Nasz dobry Ojcze, mamy dzisiaj do Ciebie tylko jedną, jedyną prośbę. Przymnóż nam, przymnóż nam wiary. Niech tak się stanie. Amen. Koń, dajcie swoje czoła do błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Śpijcie proszę w pokoju Chrystusa, śpijcie najlepiej. Niech to będzie dobra noc, pełna wiary, i obudźcie się jutro, pełni wiary, do nowego dnia. Wszystkiego dobrego z Bogiem.